Świadomość i wszystkie inne rzeczy będzie można wtedy budować, kiedy fotowoltaika zaistnieje w polskim systemie prawnym. Dzisiaj mamy bardzo duży entuzjazm w branży, mamy bardzo dużo prób projektowania już farm fotowoltaicznych, różnych, małych, mniejszych, czy też instalacji takich przydomowych, ale to wszystko będzie wtedy działać, kiedy będziemy mieli już prawo. No, są duże szanse związane z wprowadzeniem nowej ustawy, więc jeśli tylko ta ustawa się pojawi, to wtedy będzie sens naprawdę szerokiego promowania i o to się nie obawiam. Tutaj zadziała rynek, jeśli tylko będzie wsparcie dla tych źródeł, to możemy być o to spokojni. Teraz trochę o wietrze. Sporo kontrowersji, głosy z sali różnego typu, obawa o jakieś konsekwencje negatywne budowania wiatraków. Jak to naprawdę jest? Wie pan, to jest zrozumiałe. Każdy tego typu głos jest zrozumiały, tak samo jak zastanawiamy się, czy złe oddziaływanie na nas będzie miała elektrownia atomowa, autostrada, kolej, czy jeszcze inne rzeczy. Wszystko, co zaburza nas dotychczasowy świat, no, musimy mieć gwarancję, że to nie będzie oddziaływało na nas w sposób zły i negatywny. Te głosy są jak najbardziej zrozumiałe. Problem jest tylko taki, że musimy usiąść do stołu, musimy wzajemnie obdarzyć się szacunkiem, musimy zaufać sobie nawzajem. Ci, którzy projektują, muszą wysłuchać tych argumentów i muszą rzeczowo na nie odpowiedzieć. Z tym nie ma problemu. Na szczęście fotowoltaika, czy energetyka wiatrowa, czy każda inna forma produkcji energii, to nie są rzeczy, które odkrywamy na nowo. To są rzeczy, które egzystują już kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat i nawet to, co się dzieje w Europie Zachodniej, tak? To, co się dzieje w Niemczech, pokazuje, że można żyć spokojnie obok elektrowni wiatrowych, ale to też nie powinno usypiać naszej czujności. Nie powinno być tak, jak się czasami zdarzało, że elektrownie wiatrowe stały za blisko budynków. My dzisiaj wypracowaliśmy bardzo dobre prawo, dzisiaj wypracowaliśmy bardzo dobre praktyki, możemy sobie z tym poradzić. Z całą konsekwencją można powiedzieć i z całą stanowczością, że 500 metrów to jest taka odległość bardzo bezpieczna, jeżeli jest to kilka elektrowni wiatrowych od domów, nic nie powinno się stać. Mamy dobre prawo, mamy urzędy, które to dwa albo trzy razy w ciągu całego procesu bardzo wnikliwie kontrolują. Tutaj na Mazowszu, oprócz tego, że mamy wojewódzkiego konserwatora, czyli wojewódzkiego dyrektora ochrony przyrody, mamy też w Warszawie generalnego dyrektora, więc tutaj byłbym bardzo spokojny.